pan Dominik Czapczyk z Lecha Poznań. Jak wygląda współpraca z Koroną? Kilka miesięcy temu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z zarządem Korony i tym samym Korona Wschowa stała się naszym klubem partnerskim. Rozpoczynamy wspólne szkolenie dzieci od rocznika 2008 i młodsi. Taka drużyna pod naszymi auspicjami trenuje od 2 miesięcy. W tej chwili szykujemy się do otwarcia nowej drużyny, czyli zbieramy dzieci, ogłaszamy nabór z rocznika 2010 i młodsi. Jak wyglądają treningi tutaj we Wschowie? Trenujemy 2 razy w tygodniu, jednostka treningowa zależnie od wieku dzieci, trwa od 60 do 90 minut. Współpracujemy z trenerami z terenu właśnie Wschowy, czyli trener Damian Przybecki, trener Piotr Kolman. W każdej chwili można się do nich zgłosić telefonicznie bądź osobiście. Trenerzy przyjeżdżają na szkolenia do Poznania, które organizujemy cyklicznie dla trenerów, a już za 2 dni dzieci ze Wschowy wraz z rodzicami przyjadą na stadion przy Bułgarskiej i niecałe 2 tygodnie po zdobyciu Mistrzostwa Polski przez Lecha Poznań dzieci będą miały okazję rywalizować z dziećmi z innych oddziałów Lecha, czyli na przykład z Rawicza, z Poznania, z Rogoźna. A rodzice w tym czasie, oprócz tego, że będą mogli się przyglądać swoim pociechom, również będą mogli zwiedzać i na stadion. Z pewnością wydarzenie dla takich maluchów. Robi wrażenie tak samo duże na dorosłych, jednak stadion, który mieści ponad 40 tysięcy widzów, no musi robić wrażenie, a tym bardziej, że naprawdę od 2 tygodni Poznań jest szczęśliwy, ponieważ posiadamy tytuł Mistrza Polski. No właśnie, gratuluję. Chciałam jeszcze zapytać, jak wygląda trening takich maluchów, no bo to są jednak dzieci, które nie mają jeszcze wyuczonych jakichś mechanizmów przy grze w piłce i jak to jest ważne? Zgadza się, no przede wszystkim zajęcia oparte są na zabawie, chcemy, żeby się dzieci dobrze bawiły, a często wynosiły to, co sobie zaplanowaliśmy wspólnie z trenerami. Zajęcia są ukierunkowane na piłkę nożną i już widzimy duże postępy wśród najmłodszych. Da się zobaczyć już wśród takich młodszych dzieci, kto ma predyspozycje? Tak, możemy ocenić. Jeżeli widzimy, że piłka jest przyjacielem dziecka, szybko dziecko podejmuje decyzję na boisku, możemy wówczas przypuszczać, że mamy do czynienia z uzdolnionym małym człowiekiem. Też właśnie okazja w Poznaniu, bo dzieci będą mogły porównać swoje umiejętności z rówieśnikami z innych miejsc na mapie Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.